będzie mowa o tym, co zawsze się podnosi, mówiąc o Jasiczku i komizmie jego twórczości, mianowicie humoreski beskidzkie, które ja tutaj dopisałam, że są to realia z naszego życia. Pozwoliłam sobie tutaj skorzystać z fotografii, która jest w internecie. Podobało mi się to zdjęcie. Państwo bo nie widzieli na zeszłej mojej prezentacji. Typowe dla Jasiczka. Tytan pracy. Bardzo utalentowany człowiek i na pewno o takim wielkim zacięciu intelektualnym, ponieważ jego dzieła nie powstawały tak tylko. On na pewno dawał do tego bardzo wiele pracy i siły i dyscypliny wewnętrznej. Pamiętamy zapewne, że Jasiczek był wychowywany najpierw przez dziadka, później przez krewnych w Ostrzychowicach, że to jego dzieciństwo nie należało do Łatwy. Jednak z tego powodu, że był dzieckiem nieślubnym i to w czasie, kiedy dorastał, było takim poważnym mankamentem dla tego niedorosłego jeszcze człowieka. Z drugiej strony jego stryj Knobloch, który był rzeźnikiem, miał tam w planie, żeby tego swojego krewniaka również w tym kierunku podszkolić. No, umieją sobie Państwo wyobrazić, co tak wrażliwego dziecka może spowodować to, że jest obecny właśnie przy pracy rzeźnika. Natomiast to technikum ogrodnicze, które później, którego stał się absolwentem, już bardziej odpowiadało jego dłuższym temu, co go interesowało. I jeśli Państwo sobie przypominają ten poprzedni wykład, to właśnie tam podkreślałam to przywiązanie Jasiczka do przyrody, to zafascynowanie pięknem roślin, drzew, odkrywaniem symboliki roślin, które znaleźliśmy właśnie w jego utworach. Pomijam losy wojenne, ponieważ do nich jeszcze tak trochę wrócę. Powiem o tym, co działo się po wojnie. Jasiczek, który brał czynny udział w ruchu oporu i w ruchu oporu o ukierunkowaniu lewicowym, miał niejako prostszą drogę do zyskiwania pewnych pozycji, do tego torowania tej kariery, którą później robił. Proszę nie myśleć, że mówię o karierze jako czymś negatywnym. Myślę o tym bardzo pozytywnie, ponieważ była to naprawdę ciężka praca Jasiczka, która też pomogła mu do tego startu. My wiemy, że Jasiczek skończył zaoczne studia dziennikarskie, studia polonistyczne na Uniwersytecie Karola. W tym czasie już udawało mu się zyskać różne znaczące pozycje, to nie tylko w świecie zaoziarstwa, ale również powiedziałam w sferze dziennikarskim, polskim i czeskim. Nie tylko jest dziennikarzem, ale jest również ofiarnym działaczem społecznym. Tutaj jestem też wdzięczna pani Jadwidze Wywalowskiej, córce Henryka Jasiczka, za to, że udostępniła w sieci zdjęcie z Władysławem Dudkową na Wywalowskim Święcie. I to jest, powiedziałabym, jedno z nielicznych zadań, które Henryk Jasiczek wykonywał. Czyli był tym człowiekiem, który w zarządzie głównym PZKO troszczył się o imprezy kulturalne. Uczestniczył zresztą w założeniu PZKO. Uczestniczył w założeniu sekcji literacko-artystycznej. Sam ją też przez jakiś czas prowadził. No, to, o czym się obecnie mało mówi, ale powiem, bo
również obecności, że został usunięty ze wszystkich organizacji, w których pracował, że został odwołany również z pozycji redaktora naczelnego w Zwrocie, nie mógł publikować, nie mógł wyjeżdżać do Polski. Właściwie do końca życia, aż do tego bym się rozchorowała, pracował jako korektor. Czy był to taki powiedziałabym, wielki wzlot człowieka o niezwykłej pracowitości w talencie i skończył. I nie doczekał tego momentu, kiedy zostanie na nowo odkryty, na nowo czytany, kiedy spotkają go zasłużone zaszczyty. Proszę dalej. To jest znowu zdjęcie, które Państwo już widzieli, jest to zdjęcie z pogrzebu Henryka Jasiczka. I tak właśnie wtedy, jak pisze, jak napisane jest pod slajdem, z pogrzebu Henryka Jasiczka stało się taką wielką manifestacją przede wszystkim polskiej ludności.
czyta Jasiczka w ten sposób, że mówi, aha, on taki miał światopogląd, tak widział ówczesną rzeczywistość i tak nam ją przekazał. Ale my dzisiaj wiemy więcej i my się uśmiechamy, bo mówimy, a tak wcale nie mówi. Czyli to rozumienie sytuacji ówczesnej dzisiaj uległo, no, uległo korekcie. Także my dzisiaj te reportaże przyjmujemy zupełnie inaczej i one
Na betonowy mor przekazał się w białym burnusie wysokim chudy Arab, obłuczony skórzanymi torbami. Co parę kroków rozkłada je na ziemi, teatralnie gestykulując, pokrzykuje w naszą stronę ten dolar, ten dolar, 10 dolara, torba, torba prima, torba droga, lala, krzyczę na niego, co ma znaczyć. Nie, nie, nic nie sprzedaż, jak tak będziesz gadał. Widocznie pomieszał znaczenie słów dobra i droga. Podchodzi do mnie rumuński marynarz, który bywalec, stary bywalec w tych stronach i tłumaczy, żeby nie dać się nabrać. To jest ich strategia i taktyka. Jak tylko zejdziecie na ląd, obskoczy was zgraja handlarzy, zacznie na siłę wpychać te same torby za 5 dolarów, to jest za 2,5 libry egipskiej. Nie jeden zaskoczony połowiczną ceną da się nabrać. Tymczasem ten, co wytrzyma ten napór nerwowo i utrzyma pieniądze do ostatniego dnia pobytu, kupi ją wreszcie za 1,5 libra. Okazało się później, że marynarz miał rację. Megafony statku już po raz trzeci ostrzegają panie, żeby w żadnym wypadku nocną porą same nie wychodziły na miasto.
Ten z nożem przytknął jego do gardła, tamci nażali się ze śmiechu, widząc moją niewyraźną minę. Potem Głogus poklepał jego ramieniu, dobra. I wpadł do stragany z nowocami, porwał Barnus i kilku cięciami rozciął go na kawałki. Bractwo stało łapczywie, śmiejąc się i rzucając resztki pod nogi. Postanowił się nie wracać. Na wszelki wypadek. A nuż pobili Argus z moją głową. Na statku kilka pań siedziało w kolejce u fryzjera. Postanowiły utlenić włosy, bo zazdrościły blondynką tego niepokojącego błysku, jaki wywoływały w czarnych, pełnych żaru arabskich oczach. Jednego z reportaży, w którym właśnie zdarzenia się
przybiegł. Na polu wiatrzysko dowodzało taką sumeryję, że rusza się nieco z chałupy, bo się zdało, że wszystkie lądy z człowieka zerze. Na szczególa przyszli do nas trzej królowie. Jeden był umarzany szarzami po wymie, a ci drudzy zaś mieli zamazane karki, jako że niby są nie byli. Jednemu wyszedł szpik, wrócano, ale na króla to nie pasowało. Gorsza sprawa, że z tym, że ci trzej królowie byli krzyżowi. Od kiedy to mamy czterech króli, pytał się tych sędziców. Francka, to my się wzięli do rezerwy, bo jak którego u nas ojciec nie chce puścić, to potem jest Umeryja. A my się myślimy, że zewsze ten Rzepiński je lepiej, żeby było o jednego więcej, kolejnego dnia. Chłopcy pili się pod ziobra i zaczęli śpiewać. Śpiewali jak na pogrzebie, czy tym cukami nożkami, jak króliki w corku Berlika. Pośpiewali, a potem czekali, że coś i dostaną. Staro pośpiewał, może dawaj po jabłku i brali. Można duchowie. Bierzcie se, a idźcie do chałupy ziemioty szprować. Czy wy nie wiecie, że teraz są inne czasy i że królowie idą do bania? Nie ma króla w Rumunii, nie ma w Italii, Albanii, a w Brazylii też to nie bardzo chcą. A wy się tu będziecie pryć w krajach demokracji ludowej, Thank you.
stypendium. Starojewka zasłużyła ukazję na nocny rok, odebrzyła bębę, a jak jej witam fazą w sercu, to się nie rozpamięta. Pachołek Jura, ten zaś jedy nad rządzą. Co daj, ostatnio, co daj, co daj, za? Prawił Franciszek, odetchnął się głęboko, przejechał oczami po zebranych, kiedy się nie mógł widoczkać, co będzie dalej, aż tu mornica z Wertura zjechała i ura. Wypoczynku, ja? Wypoczynku! A nie przerywę! Do przerywu! Wy przerywę oczy, bo jedy forszukiecie tym na tym lotnisku, odgryz się jura. Ty mi bywa, że nie przeciekuj, że mi możesz tu tyfle, bo ty ani gaci nie możesz. A skąd by to się dzieje? Chcieli kołgać i zapiszczało starożytka. Zrobił się rewetet, Franciszek musiał zakroczyć. Cicho, cicho, bo nie będę czytać dalej. Czytaj, Franciszek, czytaj. Bruchaliłem się trzy razy. I za cicho się zrobiło, jak kusiele, i fazory szusiały, synki, a na polu pies Karoś. Bo też było co posłuchać. Taki szumne było to czytanie w tym kalendarzu. Były tam przygody z dalekich dzikich krajów, bo żarłoczny dudożerca, dzielny w Indianach, bo gadach, bo smokach, bo ogromnych, bo wielorybach przeogromnych, bo burzach, piratach i zbójach. To jeszcze z Jurą do nocy ważył o tych dziwach z Francikowego kalendarza. Nigdy w nocy obudził mnie raz Jury, kiedy rzeczył, już go chwycili, już go mają! Pytał się kogo? A on mi prawie bez pani, że Rinaldi Migoda. Obrócił się na drugi wodny krakudami. Tak wspominą dzisiaj miesiące, jak się te czasy mienią. Dziś o taki Francik nie czytałby o kalendarze, że ja się tak pochwalam sobie na wiele.
Zwolnieniem od tej twardej polityki.
Dziękuję.